Manko mordeczki, z tej strony Oskari, a dzisiaj se nagramy FIFA 21. Ogólnie to jest odcinek na MBS Team prawdopodobnie. Jest ze mną Oliwier. Siemano, siemano. No i co? Zapraszam was do odcinka. No i tak jak mordeczki widzieliście, zagramy sobie dzisiaj w FIFA 21. Oliwier też gra w FIFA 21. Ja już zapomniałem, że dziewkę zaczynam mecz jak coś. Ja też już zaczynam. Ja muszę się przyczepić, dzisiaj widzę. Halo, halo. Zapraszamy na kolejną dawkę piłkarskich emocji. Wraz z Jackiem Laskowskim. Przed nami już za moment kolejne emocje w Ekstraklasie. Legia Warszawa. Nie mogę grę przyciszyć. Z Krakowią. Zobaczymy, Darku, co dziś zaprezentują nam obaj szkoleniowcy. Czy mają w zanadrzu jakieś niespodzianki, czy też skupią się na swych najważniejszych atutach? Dobra, idę. Zaczynamy mecz. Moim zdaniem mają rację. Ten strzał może im dać prowadzenie. Już dobra, zaczynamy. Legia Warszawa wygra. Nie dał się wymanewrować. Świetnie zachował zimną krew. Nazywam się Dariusz Szpakowski i siedzę dziś na stanowisku komentatorskim w jakże miłym towarzystwie Jacka Laskowskiego. Za krótką chwilę będziemy się emocjonować. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Zdążył. Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję... Gol! Widzowie! No, w takich sytuacjach sędzia zazwyczaj wstrzymuje grę i tak właśnie się stało. Niestety, kolana dla tego zawodnika... Mam gola, Oskar! Dobra, muszę zmienić tego zawodnika. Bo mój się... Ja muszę zjeść. A ty ile tam masz goli? Ja na razie dopiero rozpocząłem ten... No, czekaj. Ja muszę wyświetlić komentatorów, widzowie. Co, że mnie będzie więcej cieni, więcej jego ekranu, ja mam coś źle po prostu. Mecz się już zakończył. Mam nadzieję, że ten uraz nie wyłączy go z gry na dłużej. Nie ma już na boisku kontuzjowanego gracza. Zaraz mecz zostanie wznowiony rzutem sędziowskim. Grajmy. Moja bańka. Dawajcie. O kurwa. Gwizdek sędziego będzie rzucał. Kurwa, znowu gwizdek, widzowie. Nie, dobra. Nie trafił. Dobra. Wybijają na rzut rożny. Będziemy mieli stały fragment gry. Szuka pomysłu na skończenie tej akcji. Bramka! Ja się widzę, gra FIFA. Należała im się ta bramka jak mało komu. Byli stroną dominującą. Bramka wisiała w powietrzu. Pick me off the ground if you want.
z piłki to... Uciekł obrońcą. No, coś musi z tego być. Jest! Jest! I bramka! Cisnęli właściwie całym zespołem i proszę bardzo, wysoki pressing się opłacił. A co zespołował ciebie? To było tylko kwestią czasu, a po błędzie znak... Meczu wczoraj. ...wykorzystany prezent, nie? Czy wytrzyma presję? Dobra. Piłka uderza w kółeczkę. Aj, zabrakło dosłownie kilku centymetrów. Bezbłędnie. Aha. Koncentruje się, przygotowuje się do wykonania. O, minuta została. Po co on tam podaje? Bramkarz nie dał rady zatrzymać tego strzału. Przy strzale z 11 metra to strzelający ma piłka w siatce. Karny, to jest wojna nerwów. Zobaczymy, kto ją wygra. Jest, wygrałem. Skutecznie z 11 metrów. Nie mylił się w takich sytuacjach. Zowie, kończymy tym akcentem. Wygrałeś mecz? Tak. Ja jeszcze gram. Dwa jeszcze gram. Karny. Dobra, czekaj, ja kończę już. Narka. Ty, a gdzieś ty była? To może być bardzo ważna interwencja. Na pewno wpłynie na morale drużyny. Ach, pięknie! Ależ presja, ależ obciążenie. Jeśli spudłuje, jego zespół zejdzie z boiska pokonany. I mamy bramkę! Stanie teraz przed szansą rozstrzygnięcia meczu. Wielkie nerwy. Zobaczmy, jak sobie poradzi w tej sytuacji. Kapitalnie wykorzystał ten rzut karny, brawo! Zapewnił awans swojej drużynie. Tak, widać było już przed strzałem, że czuje się pewnie i nie da szans bramkarzowi. Dobra, to było na tyle. Przegraliśmy mecz. Ale co, odkryjmy się w następnym odcinku, gdzie będziemy i co wygrali. Ja versus już. Oskar. Do zobaczenia. Cześć i... Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day.